Halo, ale pogadajmy. oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i przypominam łapka w górę o tym, żebyś napisał komentarz, Nie masz nic, zasubskrybował to nie i było też przypominam słyszone. o tym, że niestety ten odcinek będzie pewnie trwał troszeczkę Musisz uważać krócej. na to, co mówisz przy obcych. Mianowicie dostałem telefon, Czekaj! Lepiej się w nic. że za pół godziny będzie wjazd na chatę, więc musiałem wszystko ogarnąć, Tylko posprzątać. zachowaj to dla siebie. I Inni nie teraz... powinni wiedzieć. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? No i posprzątałem, Jesteśmy no i brat nagrywam, ale to tańczącego. pewnie za Tak, 10 pochodzę z minut obozu. No tak, wrócą jestem rodzice, ja Baru muszę coś Kagan. jeszcze ogarnąć, Niech śniący więc zawsze pewnie na mnie myślę, około stanął. 20 minut ten odcinek będzie trwał. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, Także by dzisiaj werbować was nie nowych ludzi do katuję naszego godzinnym bractwa. odcinkiem. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Jeszcze mogę sobie Może kawę nawet wypić. zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać go. swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak, duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, to jest jeśli najważniejsze zgodzę się oddawać pytanie. Twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Prośny żart. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Z tą drogą, kiedy Utrzymuję zaczynałem... dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. Odpalałem OBS-a, to moja kamerka była idealnie ustawiona i nieprześwietlona. Wreszcie minęło mogę ci 2,5 zapłacić minuty. Udą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Nie mam pojęcia czym, co? Najpierw pokaż mi, co masz to do, za... Tak. A nie masz siana w ogóle, dobra. Dobrze, daj Jak mi ty to mi ziele. Chcesz zapłacić Komu ludom? Mam je rozdawać? Coś mi tu śmierdzi. Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Nie przyszli do mnie jeszcze żadni nowi klienci. Dobra. Ile dostaliśmy ziela, bo ja nawet nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się, że... O, w ogóle mam jakieś ciekawsze amulety. Ochrona przez... Bonus do zręczności 5? 10 łącznie? Chyba, że nie mogę tych... Mogę... Co? Ty, mam 10 zręczności. Ale jakiś łuk możemy dojebany kupić na bank. Tylko tutaj nie ma, ten łuk co ja mam to jest najlepszy łuk jaki istnieje. Dobra, ile mam tego ziela bagiennego? To nie jest bagienne ziele. 10, dobra, czyli 10 musimy rozdać, tak? Szkodnik. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 bryłek rudy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Tylko zachowaj to dla siebie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Maki. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10. Jak będziesz miał jeszcze. Spoks. Hej ty! Hej ty! Daj! No już! Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Ja się skradam, gościu. Co ty gadasz? Hej ty! Spadaj! O. Masz szczęście! Już Kurwa, wyklepać jaki ci inteligentny buźkę. AI. Hej ty! Spadaj! Kurwa, dobra. Masz szczęście! Już miałem wyklepać ci buźkę. Kiedyś takie sprawy. Ujojoj. Coś czułem, że ten obóz to jest obóz marzeń, kurwa. To jest obóz. Obóz moich marzeń. No nie wiem czy... Dobra, otworzymy sobie jedną skrzynkę, a resztę... A resztę... no pokradam sobie oczywiście poza odcinkiem, tak?
Zresztą ten odcinek ma trwać 20 minut, więc tak szczerze to nie mamy za bardzo na to czasu, więc po prostu lecimy i szukamy po prostu jakichś ziomków. I w sumie wyglądałem trochę jak Yasuo. Hey, ty! Co? Ja? Tak! Chodź no tutaj. Przecież kurwa no stoję tu, tylko daj jeszcze szkodnikowi trzeba opędzlować bagienne ziele. No co tam, Clean? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Niesamowita spostrzegawczość. Musisz się nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? Gdzie? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. Pytanie jest tylko, nie mamy. Mamy 5 punktów umiejętności, a ten kradzież, bo właśnie żeby... Wiem, że chyba oni jak stoją, to po prostu ich można... I tak od tyłu chyba, czy coś, nie wiem. Dobra, jakiś frajera mamy unikać, ale wiecie co? Tak szczerze, to trochę mi to... jest wisa. Jebać. Musisz uważać na to, co. Dobra, opylajmy to ziele. Dobra, save'nijmy i zobaczmy, czy nam nakopie. No w sumie wygląda na koksa. Nie będę ukrywał. No wygląda, jakby mi miał nakopać. Cześć, nie twój. Sorry, interes. Że pomijam. Nie podoba mi się twoja gęba. Schowaj broń. A. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Ty, no ale bacz mi, miałem... Co jest? Hej, ty! Dobra. Hej, ty! Masz szczęście. Hej, ty, hej, ty! I tak was opierdolę, tylko później, dobra. Zimują. I co ja robię? Co to było? Co jest? Dobra, bagienne ziele. Czyli jeżeli sprzedamy 10 bagiennego ziela, za każde dostajemy 10. Czyli jak mnie to nie dotyczy. Aha, to jest ten koleś od skały? Skała. Czyli zarobimy na to 100 i dostajemy jeszcze 100, więc no powiem wam 200 za głupie przeklikanie dwa razy, więc pochcząp. Tylko czasem kurwa trzeba czekać, aż oni spalą sobie blancika. To jest chyba najbardziej wkurzające. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nic nie chciałbym być. Teraz musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Wilk. O! Gdzie mogę kupić jakiś łuk? O! Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Może być nawet 3000, jeżeli łuk będzie dobry, wiesz? Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Spoko. 50 bryłek. Łuk to raczej nie. O, lepszej zbroi? Powiedz, że masz lepszą zbroję. O. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroję obcym. A może jakieś zapłacę podwójnie? Nie mogę ci... Niestety. Jak mogę... Przy drodze do nowego obozu kręci się Radford i Drax polują... Sorry, że pomijam. Sorry. Obozu. Na drodze do miejsca wymiany. Po prostu jak gram sobie solo i nie nagrywam, nie? Raczej mało gram solo, raczej wszystko, co tutaj widzimy, no to jest nagrywane, to raczej trzeba... Skupuję skóry i futra od myśliwych. Raczej trzeba przyznać, ale... Gdybyś miał taki towar na zbyciu... Ale jak gram solo, to właśnie pomijam, żeby, bo to nie ma co. No mam taki... O, krwiopijcy... Nie wiem, co to jest, ale w sumie to bym to kupił. Brzmi jak coś fajnego, tak szczerze. Jakaś książka. Dobra, winogrona, te łuki. O, 220 strzał. Bierzemy. Bełty? No też weźmiemy bełty. Może się potem przydadzą. Oj, tu już jest 1000 bryłek. Krótki łuk, tragiczny. Ty masz jeden łuk, kolego, a ty mówisz, że ty masz super łuki. Tyś super łuków, to tyś nawet nie widział na oczy, chłopie.
Mam nadzieję, że to nie jest tak, że na przykład ziomkowi od mieczy sprzedaje drożej miecze, bo trochę będzie przypał. No, tak jak mówię, jestem jedynym fenomenem na tym YouTubie, który wychodzi w trakcie odcinka, no ale już jebać. Ten łuk to jest gorszy łuk. Jeszcze potrzebujemy jakiś ten, to mu opylimy jakieś, nie wiem, kurwa, brzoskwinkę, malinkę. A on nie kupuje brzoskwinek, malinek? O cholera jasna. Dobra, git jest. Tam... 5 bryłek rudy to jebać, przyjmij. Ile w ogóle mam strzał? 614, no to w sumie to... Dobra, te miasto sobie opierdolę później, tak jak już mówiłem. Idziemy i zwiedzamy. Najemnik. Sprzedajemy bagienne ziele. Pyk. Mam przyszcze... Dobra, kosa. Wszystko w porządku? Jeszcze jest cicho. Jeszcze? Jeśli szkodniki nie przestaną atakować konwojów ze starego obozu, Gomez w końcu się wścieknie i zapuka do naszych bram. I będzie niezła zabawa. Czy w obozie dochodzi do jakichś spięć? Chłopie, co chwila są jakieś problemy. Szkodniki robią, co im się żywnie podoba, a my musimy pilnować magów i całego obozu. Kto tu rządzi? Wypełniamy polecenia magów, choć ci rzadko mają jakieś konkretne żądania. Siedzą tylko przy kopcu rudy i czytają te swoje księgi. W sumie rządzi tu Lee. To nasz szef. Chciałbym zostać najemnikiem i pracować dla magów. To nie takie trudne. Jeśli jesteś gotów do walki za naszą sprawę, Lee na pewno cię przyjmie. Ale szanse na zostanie najemnikiem mają tylko ludzie biegli w posługiwaniu się mieczem. Jak z tym u ciebie? O kurwa. Tak właśnie myślałem. Jeśli myślisz o tym poważnie, porozmawiaj z Gornem. On kiedyś szkolił nowo przybyłych. Nie no, łuki są koks, jebać miecze. I Gorn zechce cię uczyć. O. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne. Masz. Jakbyś miał jeszcze... No już widzę ten tytuł, zostałem dealerem. Swoją drogą nie wiem, czy Lee w Gothicu 2 nie jest też szefem tych wszystkich najemników. Możliwe, że to tak jest. Nie do końca, grałem... W sumie to grałem najpierw w Gothica 2, a potem... Co muszę a potem zrobić, w Gothica 1. Mi zobaczyć się z a potem w Gothica 3 i w Gothica 1 oglądałem. A Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaców. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. No. No i... Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy. Lee. Ludzie zawsze gadają. No, przed chwilą o tym gadaliśmy. Tylko nie wiem, czy w tej kopalni, czy tędy. Nikt nie przejdzie bez hasła? Nie będę się powtarzał! Ale może ja znam hasło. A, bo tam są magowie, kurwa. A do tych magów trzeba się dostać, ja mam do nich list przecież. Ciekawe, ile pitosu zgarniemy za list. No, najpierw pogadajmy z Orikiem. Jak leci? Jak zwykle. Pilnujemy, żeby nikt nie zbliżył się do magów ani do rudy. No, powiem wam, dobrze wam idzie, w sumie. Co możesz mi opowiedzieć o tym obozie? Uważaj na siebie. W obozie aż roi się od morderców i rabusiów. No to macie mamy giga tutaj obóz. Kilka niepisanych praw. Pierwsze. Tylko najemnicy mogą wchodzić do strefy magów. Drugie. Zanim zbliżysz się do kopca rudy, wykop sobie wygodny grób. Trzecie. Nie pokazuj się w knajpie na jeziorze. Widzisz? To jest lokal szkodników.
A oni nie lubią, jak pokazują się tam żółtodzioby, takie jak ty. Myślę, że zrobię wszystkie z tych rzeczy, oprócz wykopania sobie wygodnego grobu. Co możesz mi opowiedzieć o tym obozie? Uważaj na siebie. A to już gadaliśmy. Kto tu dowodzi? No to wiemy. Wszyscy najemnicy słuchają Lee. Szef zawarł umowę z magami. My ich ochraniamy, a oni pomogą nam stąd zwiać. A więc w rzeczywistości rządzą tu magowie? Nie. Obozem nikt tak naprawdę nie rządzi. Większość z mieszkających tu ludzi nie chciała bądź nie mogła mieszkać w starym obozie. Każdy dba tu o własny interes. Zgadzamy się tylko co do jednego. Lepiej już usypać z rudy wielki kopiec i wysadzić go w powietrze, niż wchodzić w układy z królem. Niech mu ziemia ciężką będzie. Nie przydałby się wam dodatkowy człowiek? Lee nie przyjmuje ludzi, którzy nie spędzili tu kilku lat i nie mają dużego doświadczenia. Jeśli chcesz zostać w obozie, musisz najpierw postawić się szkodnikom. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Nie tak szybko. Najpierw pokaż ziele. Nie masz, co? Nie mam? O. To Gites, to praktycznie misja została wypełniona, tylko trzeba tam wrócić. Dobra, czas pogadać z Lee. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Chciałbym do was dołączyć. Chciałbym to pogadać z magami. Myślisz, że przyjmuję każdego włóczęgę, który się do mnie zgłosi? Musisz najpierw spędzić trochę czasu w naszym obozie. Będę cię miał na oku. Zobaczymy, na co cię stać. Aha. Tyle? Okej. O. A to co? Chyba w Gothiku 3 właśnie tak uczyło się jakieś umiejętności, albo dostawała jakieś, nie wiem, punkty doświadczenia, czy coś takiego. Nie pamiętam już. Uuu, ale skrzynkę to macie konkretną. Skrzynka jest konkretna. Szkoda, jakby ubyło z niej trochę rzeczy. Ale to może poza odcinkiem. Kim jesteś? Nazywam się Torlov. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie tureckiego okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Chciałbym do was dołączyć. Lee, przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za Gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić w konia. Tak szczerze, ojebałem im absolutnie, absolutnie każdy dom w starym obozie. Nie ma domu, który nie został okradziony przeze mnie. I przyjmuję tych... Myślę, że to się liczy jako, że to mam przy sobie ze 3000 tego rudy. Chociaż teraz pewnie mniej, ale wymieniłem to na z jakiegoś powodu 600 strzał i 200 bełtów. Dobra, zostało jeszcze dół i idziemy do tego maga i kończymy. Krzykacz. Co słychać? Spadaj! Najemnik. Hej, nowa twarz. Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii. Czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy.
Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. O. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. No myślę, że po 7 godzinach posiadam odpowiednią wiedzę. Spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Dobra, to chodźmy. Siema, to chodźmy wydupić tego krzykacza. I bierzemy sobie tą chatę. A nie, nie możemy? Dobra, to możemy po prostu. Nie no, krzykacz. Nie no, krzykacz jest too strong. Too strong jest, ja mu nic nie robię. O, jeszcze z tym. To jest w sumie ostatni gość, z którym nie gadaliśmy, to jeszcze pogadajmy. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Ale mogę stroje mają kozackie. Mogę zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? To się chyba nigdy lepiej się do tego nie miesza. Zobaczmy, czy ma coś. O Jezus, co to jest? Jakieś książki. A co się robi z tymi? O, jakieś pierścienie, bonus PZ, bonus do siły, mana, koszt, światło, bryłka, o Jezus Maria. Dobra, to ja sobie, słuchajcie, to pokupuję i tak dalej, zrobię sobie to potem. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Nie możemy dzielić się naszą wiedzą z przeciwnikiem. Dopóki nie przekonasz nas o swojej lojalności, nie masz nawet o czym marzyć. Nie będziemy cię uczyli. Jak to jest możliwe? Co ty gadasz? Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Zejdź mi z drogi! Na razie zapiszmy to i powiedzmy o tym liście. Mam tu list dla arcymistrza. A oni chyba nie są. My jesteśmy magami wody. Magów z kręgu ognia znajdziesz w starym obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze starego obozu. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. Aha. Ja myślałem, o, popatrzmy na tą rudę. Byłem pewny, że to, gdzie mamy dostać ten list, to są tu, tylko właśnie mi ten strój taki niebieski nie pasował. Mówię, magowi ognia i w niebieskim stroju coś tu nie gra, nie? No i nie gra. No i nie gra właśnie. To dobra, to teraz kumam, czyli zapłacenie tam 1000 bryłek rudy nie jest takie w sumie. O, easy. Nie jest takie najgłupsze w sumie, bo będziemy mogli tam wejść i w ogóle dołączenie do tego obozu chyba tam jest dość mądre. A ewentualnie możemy dołączyć do innego obozu i wziąć i zapłacić 1000 rudy, żeby się tam dostać. Zresztą 1000 rudy to jest, kurwa, powiem wam, nic. A widzicie te wszystkie domy? Żaden z nich jeszcze nie został opędzowany. Ja sobie to zrobię na off odcinku. Przypominam, łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach i widzimy się dnia jutrzejszego albo dzisiejszego. W każdym razie codziennie o godzinie 16 oraz 18. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.